Rowerzyści w Nysie jeszcze w tym roku będą mieli spory powód do zadowolenia. Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na rozbudowę istniejącej sieci ścieżek rowerowych. Chodzi o ulicę Rodziewiczówny, gdzie już w lipcu pojawią się drogowcy i rozpoczną budowę ścieżki pieszo-rowerowej. To drugi etap inwestycji, która rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Jest to odcinek długości 400 metrów. Przebudowa będzie na odcinku od ronda przy ulicy Długosza w kierunku klasztoru. Jest to najgorszy odcinek w ciągu ulicy Rodziewiczówny. Przebudowa będzie wiązała się z utrudnieniami dla pieszych i kierujących, ale po zakończonym remoncie będzie można tam poruszać się w komfortowych warunkach. Przebudowa będzie polegała na przebudowaniu, rozebraniu istniejących chodników, zieleni i żywopłotów i wkomponowanie w to 4-metrowego ciągu pieszo-rowerowego. W przyszłym roku mógłby rozpocząć się już ostatni etap prac związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej na pozostałym odcinku ulicy Rodziewiczówny, ale to nie wszystkie zaplanowane prace. Również będziemy rozważali później modernizację istniejącej tam nawierzchni, która w chwili obecnej nie jest w najlepszym stanie technicznym. Tegoroczny remont ma potrwać do końca września.